Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na Wrzecion Gaming i oczywiście przepraszam za przerwę, bo była ona trochę długa. Natomiast słuchajcie, musiałem się jakoś zebrać. Stwierdziłem, wbiliście 100 subów. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to. Wysyłam wam serduszko, natomiast kurczę pieczone, nie mogłem się zebrać do nagrania jakiegoś porządnego filmu i stwierdziłem, dobra, trzeba coś dowalić, coś takiego, no wiecie, żebym, że tak, wiecie, ku pamięci. I dzisiaj sobie zagramy w Fański Jumping, oczywiście na emulatorze. I muszę was przepraszać teraz, znaczy nie wiem czy przepraszać, ale zamysł był taki, że stworzymy sobie skocznię w kreatorze skoczni. Ale niestety, jakby to powiedzieć, no i stworzyliśmy tą skocznię. Faktycznie skocznia była dobra. Natomiast niestety, co się okazało, rozegraliśmy potem konkurs na niej. No ale co się okazało, nie nagrało się, kur... Chyba po prostu przybliżę wam skocznię. Skocznia ma na imię Bartek, znajduje się w Ogórkowie. To jest oczywiście mamut, więc jakby to powiedzieć, no... Wygląda całkiem okazale. Możemy nawet sobie skoczyć z tej skoczni. Dawid Kubacki na pewno cały zestresowany. No i leci. Oj, dobra wysokość. Jak widzicie, tu się bardziej spada niż leci. Ale tu się da skoczyć daleko. 248,5 metra. Przy... Wiadro upomagające, ale wiecie. Mógłby być zawsze wyższy. Dobra, w związku z tym tak. Myślę, że... No kurde, nie wiem tutaj stuningować znowu, bo skocznia jest już dobra, nie? Aczkolwiek dobra. Możemy sobie coś tutaj dorobić, bo jednak, no muszę, no przepraszam was. Możemy sobie na spokojnie tutaj coś dorobić. Więc tak, możemy sobie najpierw zrobić oczywiście... Dawaj mi tu schodki. Ale... Takie, nie powiedziałbym, żeby były jakieś mega turbo duże, w sensie... No. No. Są w miarę giga. Teraz tutaj możemy sobie jeszcze zmieniać. O, a chwila, bo tutaj są te. Sides. Kurde, ale trochę dalej, wiesz? Dobra, teraz możemy sobie wybrać 2, 3, 4. Odpowiadają mi takie, chociażbym jeszcze przejrzał. Są jeszcze jakieś? O, takie! To jest idea... O kurde, przepraszam. Po czymś tutaj... Możemy sobie też zmienić... O! Tutaj to są dalej takie jakieś... O! O, jak idealnie! Teraz pilary jeszcze mamy. Możemy sobie zmienić pilar? O, tego nie było chyba, to wprowadzili. Myślę, że coś takiego mogłoby być. Ale no... O, coś takiego, chociaż... No, dobra, dawaj mi tu 7. Elegancko. I base type. Zobaczcie, że tutaj możemy sobie zmieniać nawet. Kurde. Powiem wam, że dodali tutaj dużo fajnych rzeczy. No, nie patrzyłem na to. Szczerze mówiąc, nie patrzyłem. I teraz po takiej stuningowanej skoczni, ty, to wygląda dobrze, to naprawdę wygląda dobrze, chociaż oczywiście wiadomo, zawsze wyglądało, mogłoby wyglądać lepiej. Ja nie wiem, co się tu stało w tym momencie, ale chyba coś zepsułem ze skoczem. Dobra, jeszcze raz, słuchajcie, bo ja muszę skoczyć naprawdę tak mega, nie? Dobra. Skaczemy. Aha, bo ja dwoma się chyba wybiję. Dobra, no to jeszcze raz. Oj, troszkę gwałtowne. Ale złapał tą pozycję i chyba nie będzie upadku. A jednak będzie, no przepraszam. Dobra. Ja bym jeszcze jedyne co zrobił, to publiczność troszkę podreparował, ponieważ jest ich trochę za mało, no nie wiem. Na skoczni musi chyba być trochę więcej tej publiczności. Sramy. To jest co prawda... trochę tutaj więcej tej publiczności.
No bo jednak wiecie, musimy poczuć trochę ducha tej ducha kibicowania. Dobra, chyba w tym momencie już wyczerpaliśmy limit, bo nie da się już nikogo postawić. Także trudno. Ale dobra, uważam i tak, że możemy sobie tą skocznię zapisać. Jako Bartek. No i jakoś tam przeżyć. Dobra, więc teraz sobie stąd wyjdziemy i zagramy sobie jakiś konkurs. Ale z drugiej strony strasznie żałuję, że nie było nagrane tego pierwszego odcinka, bo... A jednak pierwszy odcinek, budowaliśmy te skocznie, było całkiem zabawnie, w mojej opinii przynajmniej. Dobra, no to lecimy. Ogórkowo, skocznia Bartek, chrzest bojowy, no można powiedzieć, bo wcześniej to były takie zawody. Powiedzmy, że tam była seria próbna, której nikt nie transmituje, oprócz Eurosportu. No to sobie włączcie Eurosport, jeżeli chcecie to zobaczyć. Szybka prezentacja skoczni Bartek Ogórkowo. Tak się nazywa wieś, w której jest to skocznia. No i dobra, zaczynamy tutaj. O, Sebirzan już oddał swój skok cudownie. Tomasz Pilch, zobaczymy na jego skok. Pierwszy z Polaków, zobaczymy nawet chyba. Nie musi skakać daleko. Nawet się nie wyświetla, ale warunki są trudne, no. Się wylosowały trudne. 2 metry na sekundę wiatru. Chyba nie najlepszy skok, chociaż wydaje mi się, że powinien objąć prowadzenie. Tak, będzie liderem, ale szczerze mówiąc, spodziewałem się troszkę lepszego wyniku. Szczególnie, że skakaliśmy tutaj daleko dosyć, ale chcę zobaczyć, jak to tutaj prezentuje się sytuacja. No, skakali w sumie dość podobnie, 160 metrów koło. No ale to są na razie słabi zawodnicy, dopiero 30, a tutaj ponad 100 chyba startuje. Jan Habitas, miejmy nadzieję, że jego skok będzie lepszy. Oj, będzie lepszy, to jest lepsze wyjście z progu. Chociaż troszkę problemów w locie. Oj! Opadł, ale zobaczcie, tu się bardziej spada niż leci. O tym właśnie mówiłem, jak była seria próbna. Tu się bardziej spada niż leci, więc naprawdę ciężko jest tutaj wyczuć moment lądowania. Szczególnie, że ta skocznia jest po prostu kurna ogromna. Aleksander zniszczył 222,5 metra. Więc oczywiście Jan Habdas objął prowadzenie, pomimo tego, że się wywalił ten. Odległość była duża. No to Olek. Trzyma tą pozycję i bardzo dobry skok. Pozwala mu objąć prowadzenie. Dobry też noty, dobre też noty, jest nawet 20. Będzie pierwszy i no to są kwalifikacje oczywiście. Nie musimy się emocjonować. Kolejnym z naszych będzie Paweł Wąsek. Więc zobaczmy, jak sobie spisze się teraz Paweł. 224 metry będzie potrzebował. Aczkolwiek już tutaj ten wiatr rośnie. Już myślałem, że będzie trochę lżejszy, ale rośnie niestety. Ale Paweł dobrze się wybił. Wydaje mi się, że będzie dobry lot. W jego wykonaniu, ale niestety znowu nie jest w stanie tu wylądować. Nie wiem, o co chodzi, ale powiem wam szczerze, że jak ja tutaj rozgrywałem serię próbną, to najdłuższym skokiem było 246 metrów. I tutaj normalnie telemarkiem na chillu się dało wylądować. Nie wiem, o co teraz chodzi. Może coś się zepsuło, nie wiem. Kamil Stok. Popatrzmy na Kamila, jak sobie spisze się. Oj, ładnie wyszedł. Teraz tylko wylądować. Nie wylądował, ale 250 metrów, ja pierniczę. Kurczę, brzydki ten konkurs jest, nie lądują nasi jakoś tak specjalnie. A mimo to 250 metrów, naprawdę no dobra odległość, gdyby to wylądował, byłoby cudownie, ale tylko 224 metry. No, kurde, trzeba by było wylądować. Niezłe wyjście z progu, mogłoby chyba być trochę wcześniej. Ale on leci. Jest trochę... Jest! Wylądował! I ile to było metrów? 249,5 metra. No i da się. Przedstawiłem wam to pokrótce, że tu się da latać 250 metrów. No i naprawdę fantastycznie. Sabirzan niestety ostatni, no. Tutaj trochę słabo, jeżeli chodzi o jego miejsce. Ale Dawid Kubacki! Kamil 250, ale no... Nie wylądował tego, no trudno, ale i tak drugie miejsce. Także kwalifikacje wygrywa Dawid, ale i tak... Wszyscy Polacy spisali się w miarę dobrze, niszcząc Tomka Pilcha, ale to była moja wina, tak? To 180 metrów to już chyba troszkę lepsze wyniki, w sensie chyba dobrze skaczą. Czy dobrze
Znowu będzie słaby skok. Ale pozycja w locie, dawaj stary, pozycja w locie, 200 metrów. Nie wylądował, ale chyba będzie liderem, to nie? 15 miejsce! No naprawdę, Tomek nie zaprezentował się najlepiej. No to on naprawdę będzie słaby. Dobra, no i ostatnie 5 skoków w pierwszej serii. To będą to skoki Polaków, ale jak widzicie, nawet się udało przekroczyć 200 metr tym zawodnikom. W związku z tym dość dobrze, a warunki są dość ciężkie. Ale warunki niech nie przeszkadzają naszemu reprezentantowi. W końcu załapałem. Ja już wiem, jak tu lądować. Ja po prostu nie umiałem tutaj lądować i dlatego tak wychodziło. Ale teraz już wiem. 238,5 metra. No i lecimy po bandzie. Lecimy dalej za ciosem, ponieważ no powinniśmy lecieć po bandzie. Paweł Wąsek, kolejny z biało-czerwonych. 245,5 metra na chillu. No to są słabe warunki. Zaraz wzrosną. A może i nie. On ma dobre warunki. Bardzo dobre warunki i wylądował! Ile to było? 249,5, wyrównanie rekordu skoczni. Można tak powiedzieć. Super, no naprawdę fenomenalnie. Paweł Wąsek i to będzie kandydat na... No, dobre miejsce w pierwszej serii. Powiedziałbym, że może nawet być liderem. No zobaczymy, jak odpowiedzą inni. Ale żeby go wyprzedzić, tu trzeba skakać za 245 metrem. Oleg zniszczał, ale trzeba przyznać, że miał mega dobre warunki. Praktycznie nie było wiatru, ale Oleg słabo wyszedł, ale... Popracował w locie, no i chyba będzie trzeci, bo... Albo czwarty. Trzeci, więc... No jest to jakaś baza, prawda? Chociaż traci dość dużo do... jednak do... No tego, do tego, który skoczył 239 metra, nie pamiętam. Chyba Paweł Wąsek. No i Kamil, 250 metrów, naprawdę to był piękny skok, najdłuższy skok. Ale gdyby go jeszcze ustał... Teraz znowu ma dobre warunki. Tak więc Kamil, ląduj! I jest dobry skok! Ale się pogorszyły. 247,5 metra! 3,20, no jak na fański jumping, to nie jest jakaś mega rzadka nota. Ale będzie liderem, wyprzedzi. To jest niesamowite, ale no Paweł miał, praktycznie nie miał wiatru. No i Dawid, zwycięzca kwalifikacji. Zobaczymy, czy on zdoła potwierdzić swoją wyższość nad innymi. 247,5 metra. No warunki ma dosyć mocne. Ale Dawid potrafi, nie z takimi warunkami sobie radził. Ma to trochę słabo w pierwszej fazie lotu. To wyjście z progu było takie bardzo do góry. Przepraszam, Dawid. Ale trzecie miejsce to chyba da się. Chyba będzie jakaś taka pozycja startowa. Jak widzicie tutaj w tej czołowej czwórce całkiem ciasno. No potem już Olek traci. No dobre 20 parę punktów do Jana Habdasa, więc chyba on jednak się nie będzie liczył. Chyba że Jan Habdas skoczy tak jak Tomasz Pilch, który jednak dostał się do drugiej serii. No to Tomasz, musisz polecieć dobrze, żeby cię zapamiętali. Tutaj każdy Polak musi skoczyć zajebiście. I w końcu dobre wyjście z progu. Oj, ale problemy w locie. I mega zacina, ale kurczę, dobra, udało się skoczyć 230 metrów. Myślę, że pożegnał się godnie, chociaż mogło być zawsze lepiej. Ale no, my czekamy jednak na tą topową piątkę naszych zawodników, która skoczy właśnie teraz. Ciekawy jestem, ile skoczyli obecnie liderzy. A nie, to Tomasz. Halvor Gnergranerud 199,5 metra. Czyli oni koło 200 metrów osiągają. No, szczerze, nie wiem jakim cudem. Halvor Gnergranerud powinien 250 latać. Ale ma trudne warunki Olek. Są trudne warunki. Oj, ale go przyciska. Ale 2 metry na sekundę. No naprawdę, no oczywiście będzie tym liderem, ale... Trudne warunki się naprawdę wylosowały tutaj. 70 punktów! No ale tak, jeżeli tutaj pierwszy skok to było 170 parę metrów. Faktycznie nie ma co się dziwić. Jan Habdas. Jan Habdas, no i tutaj zaczynamy już walkę o podium. Zobaczymy, czy Jan Habdas
włączy się w walkę o podium. Nie włączy się, bo upadł. Ach, to jest ta plaga, nie? Drugie miejsce, czyli Oleg zniszczał, będzie na podium. Nie, nie będzie na podium, bo jeszcze trzech zawodników. Ale wyprzedzi Jana Habdasa. No kurczę. Dobra, nieważne, ja tutaj nikogo nie faworyzuję. Dawid Kubacki. 220 metrów, żeby pokonać. No, trochę mniej pewnie, bo już się wiatr wzmaga. Oj, spóźnione wyjście z progu. No nie. No nie ma szans. Ale niesamowite. Oleg wskakuje na podium, bo Dawid zrobił naprawdę coś niewiarygodnego. No ale teraz. Paweł Wąsek oddał najdłuższy skok serii. 249 metrów. I co? No i zobaczymy. Mamy nadzieję, że powtórzy ten wynik. Wiatr teoretycznie maleje, więc jest szansa na dobry lot. I będzie daleko, za 240 zdaje się. Wylądował metrem i to będzie przewaga ogromna. Chyba będzie to ponad... no naprawdę ogromna przewaga. 40-punktowa prawie. No i Kamil. Czy Kamil wygra kolejny swój konkurs Pucharu Świata? Potrzebuje 241,5 metra, ale wiatr opada. Traci na swojej sile. Kamil! Walczy o podium i wyjebał się, no trudno. Ale z drugiej strony czwarte miejsce. No nie, no to brzydki ten konkurs, jest straszny. Ale no dobra, ogólnie to... Co oni mają takie dziwne... A, bo to są... Ja myślałem, że to są nota. A to jest nota. No, wygrywa Paweł Wąsek. Aleksander zniszczył. No, Paweł dzisiaj najlepszy. Dwa skoki za 240 metrem. Dobry skok. Naprawdę dobra seria Pawła. Jan Habdas na trzecim miejscu. Myślałem, że... Jan Habdas, jak on skoczył tyle? On tym skokiem za 170 metrem wywalczył trzecie miejsce. No niesamowite. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Dziękuję za to, że oglądaliście ten materiał. No i widzimy się, myślę, już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że nie za 8 miesięcy. Do zobaczenia. Wbijajcie na social media. No i cześć.